Cześć, proponuję dzisiaj odłożyć niechęć i przesądy na bok i przygotować sobie na kolację pyszne ślimaki z czosnkiem i z masłem. Będziemy potrzebowali oczywiście ślimaków, takich najchętniej zaprawionych w puszce. Ja je kupuję w najzwyklejszym sklepie spożywczym. Do tego będziemy potrzebowali sporo masła. To nie jest danie dietetyczne. Dużo czosnku i bardzo dużo zielonej pietruszki oraz oczywiście trochę soli. Rozpoczynamy od utarcia masła w misce razem z solą. Następnie dokładamy zmiażdżony czosnek i sporo pokrojonej drobno zielonej pietruszki i wszystko razem dokładnie mieszamy. Następnie wkładam moje ślimaki do talerza, takiego, który służy do zapiekania. To jest taki specjalny talerz do zapiekania ślimaków, ale jeżeli takiego nie macie, to w ogóle nie należy się tym przejmować. Można posłużyć się na przykład skorupkami od ślimaków i poukładać je na metalowym naczyniu. Następnie wkładam mój sos. I wkładam wszystko do piekarnika na mniej więcej 10-15 minut. Znakiem, że ślimaki są gotowe, jest przede wszystkim zapach, który się unosi i to, że masło bardzo sympatycznie bulgocze. Jak bulgocze, to znaczy, że ślimaki są dobre. I do takich ślimaków najlepszy będzie świeży chleb, który będziemy sobie moczyć w tym sosie. I oczywiście jakieś sympatyczne wino, na przykład białe, albo różowe, albo czerwone, to już zależy jak kto tam lubi. No i oczywiście do jedzenia ślimaków potrzebne jest miłe towarzystwo. My tu jeszcze mamy towarzystwo wakacyjne, to jest właśnie Marek, który zajada i udaje, że mówi po francusku. Oraz Kasia, która mówi po francusku, mówi ulala, qu'est-ce que c'est bon. Myślę, że naprawdę warto podjąć ryzyko z tymi ślimakami. To są jakieś przesądy w Polsce, że ślimaki, że bojady i tak dalej. Naprawdę. Życzę Wam smacznego, jak zwykle, i miłego gotowania. I mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Zapraszam Was do mojego bloga, gdzie jest dużo prowansalskich przepisów. Pa, pa, pa. Yeah, no, 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 no.